35 lat temu studenci i wykładowcy socjologii Uniwersytetu Warszawskiego wybudowali chatę, schronisko na górze Otryt w Bieszczadach. I ta chata dzielnie służyła przechodzącym tamtędy turystom przez 30 lat, aż niestety 13 grudnia 2003 roku spłonęła, doszczętnie spłonęła. Jak chaty nie ma, no to trzeba ją odbudować. No, nie mamy nic, no ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją odbudować, tak? I powstała bardzo silna taka presja, ludzie sami siebie nakręcali i ludzie sami siebie podbudowywali, motywowali do tego, że kurczę, no, nie możemy tego zostawić. Nie możemy tego zostawić w ogóle, tak jak jest, musimy to odbudować. I właśnie na jednym spotkań jeden ze starych Otryczyków, którzy z osób, taki profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, który budował pierwszą chatę, powiedział, że słuchajcie, to zróbmy tą zrzutkę, tak? I ja daję 5000 zł na start. I reszta pewnie się do tego dołączy, dorzuci. I w tym momencie ja uwierzyłem wtedy, że to jest możliwe. Takich firm, firemek, które gdzieś tam dały albo materiał, albo kasę. Andrzej Pawlik tam wydębił od jakiejś firmy farmaceutycznej kasę, tak? Było mnóstwo, znaczy to było dla mnie też zaskakujące, że myśmy tak sobie rozmawiali, a może tenda, a może tamtenda i nagle ludzie do nas przychodzili. Jak jest jakiś pomysł, jakaś inicjatywa, to oczywiście, że takich najbardziej zaangażowanych osób i takich, które załatwiają różne sprawy, jeżdżą, dzwonią i tak dalej, jest kilka, jest to mała grupka, ale ta mała grupka niczego by nie zdziałała, gdyby nie rosło wokół niej ogromne, mocne wsparcie, coraz większe, coraz szersze. Dużo artykułów w prasie się pokazało, które mówiły o tym, że chata się spaliła i nie wiadomo, co będzie dalej. I w internecie ogłosiliśmy numer konta i informację, że mamy zamiar ją odbudować. Ze Szczecina, z Koszalina, z Rzeszowa, z Krakowa, z Warszawy, ze Śląska. Są wpłaty po 50, po 100 zł, czasem po parę tysięcy, czasem po kilkaset złotych. Ja tych ludzi nie znałem, to byli turyści. I nagle się okazało, że tym turystom zależy na tym, żeby Otryt był na Otrycie. Odbieraliśmy telefony, nie dzwoniliśmy po ludziach, tylko odbieraliśmy telefony. I w ciągu 2-3 godzin, kiedy stali na tym korytarzu i się zastanawialiśmy, co robić, już praktycznie cały klub otrycki wiedział, że chata się spaliła i co dalej, tak? Na początku nie mieliśmy nic, tak? Jak w ziemi obiecanej. Ja nie mam nic, ty nie masz nic. Ty nie masz nic, to razem mamy dokładnie tyle, żeby zbudować fabrykę. To jest właśnie to zdanie, które było motorem sprawczym powstania chaty. No więc wpadłem na pomysł, że powycinam listewki, patyki i zbuduję model chaty w skali 1 do 20. Julek przychodzi ze swoim modelem, stawia ten model na stole i mówi: słuchajcie, to jest... A co wy na to, żebyśmy my coś takiego postawili sami? A wszyscy ludzie tak zobaczyli na ten model i tak o rany! Rzucili się, zaczęli oglądać, w ogóle nie słyszeli chyba mojego pytania, zaczęli oglądać. O patrz, a tu są drzwi, a tutaj schody, ale czekaj, w starej chacie to było tak, przecież schody były trochę inaczej. A Julek, Igor, a dlaczego, a tam, a potem nagle chyba zwariowałeś, jak to sami? Przecież my w ogóle się na tym nie znamy. Ja mówię, słuchajcie, popatrzcie. Ja sam zrobiłem z patyków tą chatę, prawda? No, mogłem to zrobić, bo patyki są małe i lekkie. Żeby zrobić to samo z 20 razy większych patyków, potrzeba
30-40 chłopa, trzeba dziewczyn, trzeba zorganizować obóz budowlany, no i trzeba to zrobić. No, jak widzicie, wiadomo jak to zrobić, bo widać. Ten model był tak dokładny, że później w trakcie budowy on był przywieziony tam na górę i ludzie podchodzili do tego modelu. Jak mieli zbudować jakąś ściankę z różnych belek, to mierzyli model, mnożyli razy 20 i odmierzali na belce, cieli i przykładali do ściany i wszystko pasowało tak jak trzeba. Natomiast model stał się bardzo ważny nie tylko jako przestrzenny rysunek, ale też stał się w pewnym momencie bardzo ważny jako argument. Bo ludzie, jeżeli widzą efekt. 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 Jeżeli widzisz rysunek, zróbmy to, co tu jest narysowane. Abstrakcja. Tak? Abstrakcja. Ale tu rzeczywiście to była mini chata zbudowana. I żeśmy to zrobili po prostu. Znaczy tutaj nie było, to nie było tak, że decyzja się jakoś rodziła w bólach i w pewnym momencie nastąpiło przeklikanie, że my zaczynamy działać. Myśmy działali od samego początku tak, jakby to miał być sukces. I to było na takiej zasadzie, właściwie nikt nie myślał o tym, co będzie, jeśli się nie uda, tylko wszyscy byli podekscytowani tym, że budujemy i że się uda, bo wiesz, no był obóz budowlany w czerwcu, tak? Taki pierwszy poważny w 2004 roku. Dwutygodniowy obóz, kiedy przyjechała cała masa ludzi, przewinęło się wtedy, nie wiem, kilkaset osób przez te tygodnie. Przychodzili przede wszystkim, bo pierwsza grupa, jaka przychodziła, to byli ludzie, to byli synowie, potomkowie budowniczych pierwszej chaty. Przed jeden, drugi, trzeci chłopak mówi, wiesz, bo mój tata budował chatę tutaj kiedyś, w 73. Wow, fajnie. I gdzieś tam usłyszał, gdzieś przeczytał, nie wiem, wszedł na stronę i przyjeżdżał tak pomału. Druga grupa to była ludzie, turyści, którzy przychodzili, nie wiedząc, że chata się spaliła. Przychodzili na noc na zasadzie, o kurczę, ale o co chodzi, nie? Pamiętam do dziś gościa takiego z Łodzi, strasznie wielki koleś, który tam, nie wiem, po 40. Właśnie gdzieś tam jakaś migawka, czy urywek, czy w gazecie, czy coś, powiedział, że na urlop miał jechać gdzieś tam, ale chciał w pociąg przyjechał na odwrót, chciałby pomóc. Był generalnie straszna noga, tam niewiele jakby potrafił, ale dwa tygodnie ze mną siedział i żeśmy tam po prostu zasuwali z jakimiś płytami na dachu czy coś takiego. I takich ludzi było sporo, było dużo. I przyszły trzech chłopaków. Powiedzieli mi, że do ciebie mam się zwrócić, bo my mamy piłę i nie wiemy co robić. Ja mówię, to wiesz co, to tutaj jest Julek, to on ci powie. To, tak? Ja każdemu zadawałem dwa pytania. Budowałeś coś kiedyś? Nie, ale gwoździe umiesz bić. Gwóźdź potrafisz bić. Nie, no tak, biję. Dobra, drugie pytanie. Nie boisz się wejść tam wysoko na konstrukcję? Jedni odpadali, boję się, drudzy odpowiadali, nie boję się. No to zrób w takim razie to i to. Kobiety w pewnym momencie przyszły do mnie i powiedziały, słuchaj, kanapki kanapkami, ale my chcemy też tutaj włożyć swoją cegiełkę. Proszę bardzo, jest dużo zdjęć, gdzie dziewczyny dwiema rękami po 20 uderzeń na gwóźdź wbijają te gwoździe, a jakże dzielnie siedzą tam na tych belkach, pukają, stukają. Dziewczyny podwodzą zombiego położyły właściwie podłogę, tak. Podłogę z płyty USB. Dlaczego? No myślę, że po prostu dla idei, tak? Bo część z nich miała z tym miejscem pewnie jakieś wspomnienia, tak? Bo kiedyś chodzili po tych górach. Pewnie kiedyś na odkrycie przeżyli fajną przygodę, więc na zasadzie sentymentu. A część z nich na zasadzie takiej, nie wiem, bo byli być może społecznikami, tak? Bo chcieli po prostu coś zrobić. Potrzeba robienia czegoś sensownego. To jest jakaś magia. Znaczy, są teorie, które mówią, że na odkrycie jest czakram, tak? Który energią swoją udziela, oddziaływuje na ludzi. Maras był najbardziej chyba zaangażowanym człowiekiem w to, żeby był efekt, ponieważ on tam po prostu miał spędzić zimę.
chciałem tam zostać, dlatego ich wszystkich bardzo ładnie, albo mniej ładnie, proszę was, zróbcie mi tą chatę. W większości przypadków to były spontany, na zasadzie, że człowiek nie analizuje, nie zastanawia się, po prostu jest lampka, odryt spaliło się i właściwie jadę i właściwie wysiadasz na tym dworcu i no dobra, gdy przyjechałem, no to właściwie nawet nie wiesz chyba dlaczego tak naprawdę, wiesz, no. Pytanie, co sprawiło, że to się udało? Determinacja wszystkich uczestników tego wydarzenia do tego, żeby to się udało. Po prostu wszyscy chcieli. I to też zaczęło docierać do świadomości władz lokalnych, że ten odryt to jest naprawdę ważna rzecz. Ja jadąc do Nadleśniczego przygotowywałem się na to, że będę musiał pokonywać jakiś opór, że będę musiał go przekonywać, że w jakiś sposób argumentować. Przyjechaliśmy do Nadleśniczego i okazało się, że Nadleśniczy powiedział: panowie, ja sobie nie wyobrażam odrytu bez chaty. Chata musi być na odrycie, dlatego że... I my wam pomożemy. I my będziemy robić wszystko, żeby ona była, dlatego że chata na odrycie, na szczycie odrytu, kanalizuje mi cały ruch turystyczny na odrycie. Taki jeden z ważnych bardzo ludzi w Bieszczadach, Rusin, założyciel Rusinowej Polany, mówi: wiecie co, chłopaki, Bieszczady są pełne dziur pod fundamenty, a wyście naprawdę to zrobili. I to był najfajniejszy komplement. No i jak, ja patrzyłem na ludzi, którzy machają tymi łopatami, wielka dziura w ziemi, bo to jest 14 na 10 metrów, tak? A mimo to ludzie to robili. Dla mnie to było zaskakujące, że ludzie nie zwątpili, nie powiedzieli: kurde, człowieku. Jest taka zasada, że wszyscy muszą iść po drewno. Jak ciągniesz ten kawałek drewna, no to co możesz robić? No, może pogadam z kolegą. I wiesz, i ludzie się poznają dzięki temu. Na odrycie w każdej sytuacji gotujesz, kroisz cebulę, tak, dla 40 osób. No to tej cebuli nie kroisz jednej, tylko kroisz 40 cebul, tak? No to kroisz tą cebulę, no to trochę czasu zajmuje. I możesz w międzyczasie sobie pogadać. Jestem bardzo zadowolony z tego, że właśnie ludzie przyjeżdżali budować to opakowanie, a przy okazji nie zatracili właśnie tego ducha, nie wiem, tego wszystkiego, co mieli, co dawała im stara chata. I że ta nowa chata daje im, nam wszystkim, nie, w tym momencie również, to wszystko, po co my tam tak naprawdę właśnie jeździliśmy i pewnie będziemy jeździć.